Cześć, witajcie. Jesteśmy dzisiaj w Berlinie na Mistrzostwach Europy i przyjechaliśmy tutaj i zaraz wejdziemy. Musimy iść tam, te bilety pokazać, tu bilet. I no i zaraz pokażę wam, jak przejdziemy te bramki. Dobra, zaraz się widzę. Dobra, to oni nam powiedzieli, że trzeba jeszcze godzinę czekać. Więc za godzinę na stadionie, jak będziemy, to pokażę wam. Dobra, to my już jesteśmy tutaj na stadionie w Berlinie. Tu mamy ten skok z wyżki, tutaj biegi na 100 metrów, tam o rzut młotem, będzie dobrze bardzo widać, jak będę nagrywał. To więc zaraz tak usiądziemy gdzieś tutaj i jak będą pierwsze konkurencje, to nagram. Dobra, jesteśmy już na naszej trybunie i tutaj jest, tutaj zaraz będziemy chyba, przejdziemy niżej na tamte niższe trybuny. Tam jacyś goście rozmawiają. Zawodnicy się rozgrzewają. Pokażę. Rozgrzewka. Jakiś Polak chyba jest tam. Polak jakiś. Zawieź. Polak. Tutaj widzicie go. Tutaj jest do rzutu młotem. Tutaj jest ten skok z wyż. Więc jak już wychodzą tam jacyś zawodnicy, pokażę. Wychodzą zawodnicy. Jedzie tam dużo osób. Pokazują ty po lewej stronie, machaj. Patrz, ty po lewej pokazują. Machamy, pokazują. Gości tam. Niemców. Tak, będziemy machać. Więc... tam są ci goście. Możesz przejść się z tym, a idą sportowcy, pokażę wam to. Tu widzimy sportowców idą. Tutaj chyba Polka idzie gdzieś, ta w białej. Więc to bardzo ładnie, fajnie wygląda. A tam pokazali tych Niemców przed chwilą. A tutaj dziadek pokazuje. Brawo, Polska. Tutaj jakiś program leci, a tam pokazuje, tam tych Niemców pokazali, grupę Niemców, a tam idą zawodnicy i trenerzy, czy Niemcy tam dopingują. Tutaj jest do skoków dal, że ktoś tam głową zasłania, idą tam. Idą tam, będzie chyba skok ten. Tam idą. O, tam widzimy. Ktoś tam sobie ćwiczą. Ćwiczy tam jakiś gościu. Ćwiczy tam jakiś gościu, będzie. Tutaj ktoś sobie biegnie. O, chyba Polak będzie wykonywał ćwiczenie. Tak, to był chyba Polak, bo taki widzi biało-czerwony. Stadion jest duży, bardzo. To jest Olimpia Stadion w Berlinie.
zrzucił Niemiec. Polakowi się udało, a temu Niemcowi nie. Tam będzie bieg na 100 metrów. Wszystko widać. Tutaj są ci trybuna. No i widać też Szwajcarów. Dużo dosyć osób przyjechało. Mistrzostwa Europy. Tutaj jest dla zawodników. Olimpia Stadion w Berlinie. Tam jest dla telewizji. I tam, gdzie widzicie, jest tak dla VIP-ów. Restauracja, wszystko dla VIP-ów. Okej. Widzicie? O, tu kolejni zawodnicy wychodzą. Też widać, że trochę Polaków jest. To są młociarze chyba nasi. To są młociarze, czy rzut dyskiem. Tam się pchnie kulą. Tutaj jest do pchnięcia kulą. Tutaj sobie ćwiczą ludzie. Tutaj idą młociarze. Tak, młociarze idą. Tutaj gościu sobie skoczył. Zobaczmy, ten się kręci. Jakby rzucał młotem. Teraz chyba to jest Fajdek. Tak, Fajdek. Fajdek. Dziadek tam chyba Fajdek. Tak, jest. Fajdek. Fajdek ćwiczy. Więc impreza bardzo fajna. Stadion duży. O, Fajdek ćwiczy. Mistrz świata. Tam oni się przygotowują do tego, do skoku na tych... Skoku na ten... Więc... Ale... Więc widzimy się zaraz. Dobra. Więc zaraz będzie pierwsza konkurencja, skok zwyż. 10-bój mężczyzn. Tutaj pokazują niech to lista startowa. Pierwszy. Już przygotowuje się pierwszy zawodnik. Pokazuje. Pierwszy zawodnik biegnie. Nie tutaj, tutaj, na tej drugiej. To był Holender. Zaraz będzie następny zawodnik. Tam już zawodnicy się szykuje. Zawodnicy, biegnie kolejny zawodnik. I ładnie. To jest Hiszpan jest tutaj. Teraz będzie Francuz. Przepraszam, tutaj tak dużo osób przychodzi. Okej. Dobra. Więc... Gdzie ten Francuz? Już chyba ten Francuz skoczył. Tutaj Francuz się rozgrzewa, Hiszpan. Będzie Paweł Wysołek skakał, Wisiołek. Dobra, więc robię cięcie i czekamy na następny. Dobra, czy ten zawodnik się... Patrzcie, nie chcą skakać. Ja myślałam, że już zaczynają. O, biegnie, biegnie. A tutaj teraz. A.
Nie, to nie, o ten. Na żywo widziałem tak. To jest... Tak, tutaj widzimy powtórkę. Dark Passage. A czy Paweł Wiesiołek już był? Tutaj, gościu. Nie zaliczyli mu. Widzicie, czerwona flaga. Czechowi nie zaliczyli. Mamy powtórkę dokładną. A nie. To ten skoczył. Brawo. Czech. Powtórkę. Co się zacięło? Przygotowują poprzeczkę. Więc my się zaraz widzimy przy kolejnym zawodniku. Dobra, kolejny zawodnik. I to gdzieś Francuz, na którym on jest? A tutaj, tutaj jest ten Francuz. Będzie tutaj się przygotowywał. Tutaj widzimy przybliżenie. I tak pokażę. To samo co w telewizji, tylko lepiej widać. Dobra. Tutaj widzimy go za siatką, jest ten Francuz. Będzie skakał. Dobra. Przygotowuje się, widzimy tutaj zbliżenia. Robimy cięcie. O kurde, zasłonili ktoś. Dobra, Francuz. Dobra, muszę podnieść się. Skaczę czy nie? Zaraz już będzie Polak skakał, chyba. Jak będzie Polak skakał, to jeszcze nagrał skok Francuza, bo już Francuz biegnie. Zrzucił, nie zrzucił, ładnie. Więc robię cięcie. Dobra, pokażę wam skok. Holendra? Holendra. To jest... Co? Nie. No to jest Białorusin. Białorusin. Tutaj takie auszka jeżdżą. Od... 190 cm. 190 cm. Na powtórce ładnie skoczył. Wyciłem to. Teraz następny skacze. Wielkiej Brytanii, przepraszam, bo tu mi ludzie zasłaniają. Jeszcze raz przepraszam. Dobra, więc to na tyle było z tej konkurencji. Ale jak będzie, jak zorientuję się, czy będzie Polak skakał, bo tam Polak jest. Jak będzie skakał, to nagram jak skacze. Dobra, tu jest rozgrzewka. Polak, chyba Nowicki, rzuca młotem na rozgrzewce. I rzucił dosyć daleko, pokażę wam tutaj. Więc dziadek Nowicki tam wrzucił ten. Nowicki teraz będzie rzucał jakieś rozgrzewkę, wam na początku pokażę. Bo dzisiaj jest finał. Mężczyzn rzut młotem. Rzuca tutaj zawodnik chyba z Wielkiej Brytanii, rozkręca się i rzucił. O nie, dalej niż Nowicki. Widzicie, tutaj Nowicki, a tu teraz będzie chyba Francuz. Tutaj jest skok, otyczka. O. Rozgrzewka. Biegnie jedna, tak. Rozgrzewka.
zrobiłem tego. Tu nie ma poprzeczki. Stadion jest duży, tak? Tu będzie bieg na 100 metrów. Tu jest, tak? Tu jest ten, tak. Więc... Zaraz widzimy się. Zaraz widzimy się ponownie. Teraz Wojciech Nowicki będzie rzucał młotem. Finał rzutu młotem mężczyzn. Wojciech Nowicki. Prezydent Polski. Zobaczymy, jak rzuci młotem. Bodajże mistrz świata. Ostatnio w Londynie na Mistrzostwach Świata. Zobaczymy, jak tym razem rzuci. Rzuca. Rzuca, rozkręca się. Rozkręca się i czy jak rzuci? I leci. O! Ładnie! To będzie jakieś... Wojciech Nowicki ładnie rzucił. I jak będzie rzucał Paweł Fajtek, no to widzimy się, jak będzie rzucał Paweł Fajtek. Dobra, Paweł Fajtek, proszę Państwa, będzie rzucał. Dawaj, Fajtek! Wojciech Nowicki na prowadzeniu. Teraz niech Fajtek rzuci przynajmniej 80. Będzie fajnie. Uwaga, Fajtek! O! Go! Fajtek! Ładnie rzucił! Fajtek! Zobaczmy, ile rzucił! By było na tyle, bo to dwóch Polaków rzucało. Fajdy. Więc widzimy się przy następnej konkurencji. Jak będzie tam dekoracja Polaków, to nagram. Dobra, zaraz będzie rzucał Wojciech Nowicki. Niech go wpuszczą, bo go nie chcą wpuścić. Wszyscy klaszczą, cały stadion klaszcze. Wojciech Nowicki. A bo to był ten skok. Skok z wyż był. Dwa metry ktoś skoczył właśnie. Przygotowują, robię cięcie, zaraz po cięciu się widzi. Teraz rzuca Wojciech Nowicki. Wojciech Nowicki będzie. Więc zaczyna Wojciech Nowicki. Miejmy nadzieję, że rzuci powyżej 80. Ostatni wynik z tamtej stali 77-19. Więc Wojciech Nowicki. Rzuca, rozpędza się i... Tutaj rzucił 80 metrów. Zobaczcie powtórkę. 80 równe. Zobaczcie. Więc jak będzie rzucał Fajtek, to widzimy się zaraz. Teraz bieg, zaraz będzie kolejny rzut Fajtka. 100 metrów, półfinał kobiet. Tu jest cisza. Ale muszą być zestresowani. Cisza.
półfinał tu będzie Ewa Swoboda, ten bieg kobiet na 100 metrów. Ja już nagrywam. Kobiet, bieg na 100 metrów, nagrywam już, zaraz będzie rzucał Nowicki. Polka tutaj nie biegnie, ale... Czeszka chyba wygrała, tak? Czeszka wygrała, więc zaraz widzimy się, jak będzie rzucał Nowicki. Wojciech Nowicki, ostatni rzut. Dawaj, dawaj! Nie mogę klaskać, ale dobra. Wojciech Nowicki. Już idą z medalami tutaj. Ale to nie jest ważne, niech Nowicki rzuci dużo. Przerzucił to. O! 8, 80, 12. Więc jak będzie rzucał fajtek, to się widzi. Dobra, teraz półfinał mężczyzn. Pierwszy bieg na 100 metrów z Polaków, Dominik Kopec. Kopec, tak. Kapeć, dobra. Więc biegnie. Zaczynają biec. Dobra, przygotowują się. Cisza na stadionie. Zawody.
finale się widzimy. To teraz jest kolejny półfinał mężczyzn. Zaraz będzie rzucał fajtek, więc czekamy, jak będzie rzucał fajtek. Brawa. Rzuca. Paweł Fajtek, przepraszam, ktoś przechodził. Paweł Fajtek. Paweł Fajtek. Ale drugie miejsce będzie miał nasz reprezentant. I widzimy się za chwilę w następnej konkurencji. Trzeci półfinał mężczyzn, bieg na 100 metrów. Polak nie bierze chyba udziału, nie bierze. Tutaj w niebieskiej bluzce, na której stoi na tej wieżyce, będzie strzelał zaraz. O. Wygrał Bok. Czekamy na całe, tak. Zliczają. Niemiec skakał tutaj, ale zrzucił. Polak nie brał udziału. Zaraz powinna być dekoracja. Widzimy się zaraz. Bieg przez płotki mężczyzn. Jest. Tutaj. Wystartowali. Zobaczmy, które miejsce? Drugie, tak. Patryk Dobek, drugie. Więc... Uwaga, będzie rzucał. Będzie. Zaraz rzuca fajdek. Właśnie będziemy mieli dwie konkurencje w jednym filmie.
80-12. Na razie na prowadzeniu. Ładnie. O, ładnie tutaj. Myczek jest tutaj. Powiedz, widzimy się zaraz na następnej konkurencji. 79 metrów. My się widzimy w następnej konkurencji. Jeszcze teraz śmietanka polska. Polska śmietanka zrzuciła. Tak samo Czechy i też śmietanka też zrzuciła. 4,35 zrzuciła. 4,35 zrzuciła śmietanka. To więc widzimy się zaraz. Przy następnym chyba rzucie młotem będzie jeszcze Polska rzucała. Albo jak będzie już dekoracja Polski tutaj na tym. Teraz działanie tutaj i będzie bieg przez płotki mężczyzn. Cisza. Tutaj Polak nie startuje chyba. Ale w ostatniej serii poszło nam bardzo dobrze. Pierwszy jest. Ale oni szybko biegną. Chyba wygrał Francuz. Właśnie tam są. O. Na razie to pół wyniki z rzutem młotem. Estończyk pierwszy, drugi Francuz. Tutaj dodam wam takiego ładnie. I tutaj zaraz będzie zdjęcie kulą Polak już. Tutaj widzimy trening jednego zawodniku. Tu jest Polak, ten łysy, tak, to Polak. Ten łysy, z brodą, białej koszulki ten Polak. Więc widzimy się w następnej konkurencji. Ludziaki, widzimy się zaraz. Paweł Waldek, druga pozycja jak na razie. Wynik 70 chyba 8. Ale miał 78-69, a teraz 78-34. Ajejej. Niestety nie wyszło. Zaraz będzie bieg przez płotki kolejny. Oj, teraz będzie Polka, śmietanka. Śmietanka jeszcze raz. O, uwaga. Śmietanka będzie. Zaraz, tylko niech śmietanka. Śmietanka. Zaraz zobaczycie Wojciecha Nowickiego. O, słabiutko. Teraz Wojciech Nowicki. Na razie pierwsza pozycja. Ostatni rzut 80-12. Najlepszy rzut. Teraz jak będzie?
Nadepną, nie skreśli, nie pomierzyli, nie, mierzą. Antoni. Kolejny, trzeci półfinał. Razy Boleka nie ma rozje, startuje pod nie, nie ma Flavii, bo jest dyskwalifikowana. Może tylko startować pod taką flagą. Zawodniczy, szkodzimy się. Cisza. Wystartowali. Znowu muzyka wróciła. Francuz do prowadzeniu. Francuz i Czech tutaj próbuje z nim walczyć. A wyprzedził go Czech na prowadzeniu. Dogania nich tutaj z Wielkiej Brytanii zawodnik, jeszcze Węgry. Więc wygrał chyba Węgier. Zaraz zobaczymy. Tutaj mamy bliżej. Pierwszy jest Turek. Więc widzimy się. No zaraz widzimy się. Widzimy się, jak będzie, pokażę potem zaraz
będzie rzucał Michał Karatyk. Będzie pnął kulą teraz. Na razie pierwsze miejsce Michał Karatyk, czy to rzuci tam gdzieś daleko. Dobra. Michał Karatyk. Michał Karatyk. Michał Karatyk. Konrad Bukowiecki. Bieg na 400 metrów mężczyzn to chyba... Czterobój 400 metrów. Czterobój 400 metrów i zaczyna się właśnie, tutaj widzimy zawodników na tym ekranie i zaczyna się. Wygrał Czech. Zaraz będzie pchał kulę. Ale to 4 Teraz Konrad Bukowiecki będzie pchał kulą. Konrad Bukowiecki, drugie miejsce. Ostatni rzut 21,66. Zobaczmy. A 21. Die auf die 21 Meter Linie wird aber keine Verbesserung sein. Konrad Bukowiecki bleibt bei seinem 21,66 und damit auch auf Platz 2. Mika Karatek hat einen Nosko 20,95. 96. Czterobój. Drugi półfinał. Czworoboje. Startowanie. Teraz 10 bój chyba.
będzie bieg reprezentant Polski Paweł Wiesiołek. On już dzisiaj skakał. Zobaczmy. Będzie Konrad Bukowiecki pchał kulą.